Heistmeister 9. Riru, riru. I co oglądamy? Starego by obejrzał, nie? Tak teraz myślę. Wszystkie te nowe? O! Górzyste rozsiewanie wapna. Możemy obejrzeć. Energy Engine 2012? O! To jest dobry film. To jest zajebiste, nie? Czy panowie muszą tak napierdalać od blatego świtu? Ej, ale tak patrzę, że tam też są ogólnie konkretne góry u nich, nie? A powiem wam, że oni się pchają w te góry tą 60-tką z pełnym wózkiem wapna, no to szacun dla nich, nie? Gdzie myśmy jeździli z takimi wózkami czwórką, nie? Cały czas. I one miały ciężko z napędem gdzieś tam po górach pojeździć, nie? Więc ja nie wiem, jak oni to tą 60-tką robią, naprawdę. Chuj. Ja pierdzielę. Ja raz w życiu 60 jeździłem. Ale tam jest opór, nie? Tam jest taki opór tą 60, że ja jestem siny. Siema Tomcio. To jest samo wapno, to włączymy sobie coś innego. O! Madam pierdoliśpa. Dobra, biały, włączymy. Tak szczerze powiedziawszy, oni nie mogą kupić nowej kosiarki, nie? Jak oni kupią nową kosiarkę, to oni nie skoszą w takim tempie, jak oni koszą tą rotacyjną, naprawdę. Ja i tak jestem siny, ja przyznam się, że rotacyjną, słuchajcie, nigdy nie kosiłem, ale jestem naprawdę siny, że ta rotacyjna nadąża, przy takiej prędkości nadąża tą trawę kosić, nie? Kwosmita myślę, że nawet jest więcej razy spawana ta kosiarka niż 3 razy, nie? To kurwa przypierdolić mocniej w kamień i... To się nagrywa, kurwa, debil. Kilku nic mi nie wiadomo na ten temat. Okej, banana, zaraz sprawdzimy. Zwolnij rzesz. To jest za szybko. Zobacz, teraz będzie szybko. O, działa! Ja pierdolę. Że co? Że Zetor ma szybkie obroty na wałku na piątce? To już wiadomo dlaczego, kurwa. Dlaczego Paweł na piątce zawsze zna Paweł z Duniak. Na piątce Zetorem jadę. Bastian jest dużo lepiej teraz. Przyszykuj się na mocne pierdolnięcie. Zapisałem ten balon. DJ Lollo. Ale wałki. Wałki zajebiście pozwijane, nie?
Jak wypisaliście? Jak to było? Energy jęczmień, tak? 10 lat temu? O kuźwa! A to 10 lat temu on też dawał takie zajebiste wstawki do tego, do filmu, czy nie? To mi się wydaje, że on teraz daje takie fajne wstawki do filmów, że teraz tak fajnie to obrabia, że kiedyś tak nie robił chyba. Nie, wtedy on nie dawał biały takich wstawek fajnych, a te wstawki taką robotę robią. Czekaj, styk Fernanda z Etorem, to było też dobre. Zadam przyczepę? To jest dobre też chyba. Czy masz już dość polskich, małych oraz awaryjnych przyczep? Kiedy tylko zaczną pękać, jest już po nich. Często uniesienie przyczepy zamienia się w godziny frustracji. Nie wspominając już o słabej konstrukcyjnie ramie albo o braku hamulcy. Oto rozwiązanie dla Ciebie. Przedstawiamy Państwu przyczepę Brandis. Znaną z tej sceny. Stay. No i stay. Co to kurwa jest? Za stary chuj. Dzisiaj uczynię Twój świat lepszy. Ja pierdolę, dobre to jest. Dzisiaj uczynię... Dobra, tam wstawka jest zajebista. Stay. Co to kurwa jest? Za stary chuj. Dzisiaj uczynię... Ja pierdolę, nie mogę. Ale jaki oni muszą mieć dystans do siebie, nie? Nie, no to jest zajebiste. No i stay. Co to kurwa jest? Za stary chuj. Dzisiaj uczynię twój świat lepszy. Ktoś ci ukradł marzenia? Nic nie szkodzi. One są tutaj. Kto to kupi kurwa? Frajera kurwa szuka. Postanowiłem, że będę z wami szczery, więc oto krótka prezentacja. Jest to czeski model z końca 1983 roku. Ty stara dupa jesteś. Sekretem przyczepy Brandis są resory, wykonane z nadzwyczaj sprężystego materiału. Są o 40% twardsze od stali i są jednymi z najwytrzymalszych resorów na ziemi. Co ty pierdolisz, człowieku? Wielka, precyzyjna kasta jest obrabiana laserowo i specjalnie zaprojektowana, żeby wlazło na nią 13 ton pszenicy. Nie wierzycie? No to jest możliwe! Stoimy pod czapką i to jest możliwe! Próba spalenia gumy zniszczyłaby inne przyczepy, ale nie zaszkodzi brandysce. Nawet przy takim złym traktowaniu zatrzyma do dozera największego wariata. Ważąca niespełna 3,5 tony przyczepa posiada 4 sprawne koła. Teraz możesz kupić tą wspaniałą przyczepę po naprawdę niskiej cenie. 30 tysięcy. Pojebało was tak mało! Ale poczekaj. Poza przyczepą Brandis otrzymasz również precyzyjną kolbę do zwijania plandeki. Złóż zamówienie już teraz, a damy ci również boczne szybry do zwalania zboża. I to nie wszystko. Dla zdecydowanych oferujemy załadunek oraz profesjonalny transport przyczepy na drugi koniec. Ja pierdolę, patrzcie jak ten szaran siedzi. Jakby tam 10 świnioków wrzucił na bagażnik. Koniec Polski. To niezwykle wartościowy zestaw. Przestań używać rozjebanych przyczep. Zadzwoń już teraz i kup przyczepę od majstra. To jest najlepsza reklama przyczepy, jaką kiedykolwiek widziałem. Naprawdę. Słuchajcie, co to jeszcze było z takich dobrych filmów? Te naprawy były zajebiste. Pełen przygód wrzesień. Raczej udany nowy nabytek. O, już starczy tej reklamy. Jeszcze jedna będzie po tej pewnie, tak? Obejrzymy jeszcze jedną bardzo chętnie. Chodź! Ty kosztuje... Nowa przyczepa niestety kosztuje, a remontowanie przyczep to niekończąca się praca. Masz dość pękającej i rozjeżdżającej się ramy, zapieczonych i wiecznie niesprawnych hamulcy oraz tego wybitnie położonego lakieru na syf. Nie popalujaj! To musisz farbę amelionową! Jaką? Jak nad tym wszystkim kurwa zapanować? Ja pierdolę. No powiem wam, że wuja, ojcu, to musi mieć naprawdę... Tam jest takie zaufanie, nie? Przecież jak on bierze taki zamach?
jakby mu się omskło, to przecież by zabił. Ja panu GTA RP oczywiście. Serdecznie współczuję, to mordęga jest normalnie. A co by państwo powiedzieli na używaną nową przyczepę? Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w chuj. Cicho! 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 Niech pan podziwia, panie Ferdeczku. Co to za gówny? Tańczę no moje życie, orkiestra jeszcze gra. Dopóki światło pali się, dopóki w sercu żal. Tańczę no moje życie, aż do białego dnia. Dobry, 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 dobry. Piąteczka, pozdrawiam serdecznie, mordo. Dzięki wielkie. Siema, koko, mordo. Siemano, siemano. Co widział, że pan? Już mi nie wystarcza jedna. Już się całą agencję sprowadzi. Wuja to jest ogie, to jest taki chłop zajebisty, nie? Jeszcze bluza New York PD. Ja bym chciał z nim pionę zbić, naprawdę, nie? Chciałbym z nim kiedyś zbić pionę. Są takie pozytywne mordy, że szok. Ej, Kwasmita, pierwsze co to też się skojarzyłem, nie? Ciąg dalszy nastąpi? A był ciąg dalszy? Nie było ciągu dalszego chyba. Przygody Baltazara Gąbki. Nie mogę. Z wujka nie mogę, nie? Wuja jest dobry. Znakomity, potężny i żartobliwy smok wawelski oraz jego przyjaciel Bartłomiej Bartolini Herbu Zielona Pietruszka zapraszają do obejrzenia przedziwnych przygód pod tytułem Wyprawa profesora Gąbki. Widzę różne rzeczy. Jakie kurna rzeczy ojciec widzi? No niedobre. To znaczy się ojciec jest jasnowidzem, nie? Czarnowidzem. Tak? Tak tyle garażu, a kanału nie mają? Jurawsko, krakowsko, częstowsko. Nie wiem, czy to jest mordo. To podpierdala sobie. Kurwa, drifterzy! Co wy drifterzy odjebaliście? Osmita jak najbardziej pomyślał. Dobra, co tu jeszcze było z takich ciekawych filmów? Kurde, ja pamiętam, że oglądałem tych filmów dosyć dużo. Trzymaj się Uwer, na razicho mordo. Trzymaj się Agrotim, poladowo, na razicho. Tym Bizonem były też fajne akcje. To było przeciąganie? No to będzie dobre. Wiesz może, czy Bolek będzie się odpalał w tym tygodniu? Koko mordeczko, tak. Będzie Bolek, ale jeszcze nie potwierdził dokładnie w jaki dzień. Ale myślę, że się na pewno odpali. Jeszcze raz, Koko, serducho, dziękuję ci, mordo, za ogromne wsparcie i pozdrawiam cię serdecznie. Witamy was bardzo serdecznie z województwa... Ale na pewno się odpali. W czwartek? A, w czwartek Bolek ma się odpalać. Ta nas pisze. Witamy was bardzo serdecznie z województwa warmińsko-mazurskiego. Jesteśmy w Kętrzynie.
Я купил себе машину, думал круче не найти. Откатал на ней неделю, сдохла мать ее идти. Машина, блядь, ломается, в нее бабло вливается. А как захочу продать, то не получается. Co te kurwy już wyprawiają, to się kurwa wpale nie mieści. Biedny papa zajebался na remont. Oni ogólnie, nie? Bolek niech już po karetkę dzwoni. Tak, tak, mam mu przekazać, żeby po karetkę dzwonił, tak? Dzwonię zaraz do niego, od razu mu zamówię pogotowie do domu. Przekażę. I кричит, пошел ты нахуй, надо велик покупать. Mam nadzieję, że on będzie tu kurwiony. Maszyna, блядь, ломается, в нее бабло вливается. A jak захочу продать, to nie получается. Automat postaram się znaleźć, ale naprawdę tych wiadomości jest tam tyle, że to jest masakra, nie? Żeby cokolwiek na tym Instagramie znaleźć. Dobra, jebać to gówno. Ale się ładuje tą betoniarką, niedobry kierowca chyba jakiś. Tego tu pomachał, a to wy nie widzicie, bo moja kamerka zasłania, dobra. Ale dobry gościu jakiś. Trzymaj się anonim. Drop the bass. Powiem wam, że dużo bardziej wolę oglądać takie filmy na luzie, niż teraz jakieś tam filmy zmontowane nie wiadomo jak, z nie wiadomo jakimi ujęciami, nie? To się naprawdę zajebiście ogląda takie coś. Dobra, ostatni filmik, który ten obejrzymy jeszcze. A muzyka i montaż daje taki klimat 2K11, 2K12? No dokładnie. Adaś, szczerze, ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś, szczerze. Jo, szczerze, to ja chcę 500 zł. Kurwa. Adaś, je! Najbardziej mnie te łańcuchy pomalowane, nie? Wszystko, nie? Tak jak leciało. Węże, łańcuchy, wszystko jest pomalowane. Kurwa. Adaś, jak? No kurwa! Ale się wpierdolę. Podejrzewam, że tak jak ktoś ją miał, tak jej nawet nie wyczyścił, tylko ją od razu pomalował, nie? Na ten cały syf. Ale ktoś miał tą szczepę tak zdewastowane, że to jest dramat, nie? Ja nie wiem jak on to robi, ale on potrafi tak idealnie muzykę dopasować do tego, co się dzieje na filmie, nie? Że to jest coś pięknego. Siema, Remik. Kurwa, nie wiem czemu mnie tak rozśmieszyła ta budla przewracająca się, nie? No nie. Kurwa. Hey.
zachować, że tylko dom kłoni? Bo nie wytrzymam zaraz! Kurwa! Bo nie wytrzymam zaraz! Dobrze! Naprawdę? Naprawdę, to zaraz wezmę ten migomat i się tak pierdoli w łeb, że się nauczysz do czegoś. To postaram się ciebie po nazwie znaleźć, ten automat. Żółwiczek dla ciebie, pozdrawiam. Po nazwie spróbuję ciebie znaleźć, nie? Elegancko zrobione, panie! Pospawane, posmarkane tego, lekko szlifnięte. O, dobra, chyba nawet nie szlifnięte. Elegancko zrobione. Dobra, mordeczki, bo ja to tak wiecie, dałem wam, że jak idę spać później niż 24, to jest ze mną źle rano, nie? Tymczasem, kurwa, Bronek, 4 po północy.